niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj we fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza słyszymy pytanie postawione przez Piotra, apostoła, w imieniu wszystkich apostołów, wszystkich uczniów. Ile razy mam przebaczać mojemu bratu, jeśli przeciwko mnie zawinił? Czy aż 7 razy? Jezus mu odpowiada: nie mówię ci 7 razy, ale 77 razy, czyli zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie być gotowym do tego, aby przebaczyć swojemu bratu za popełnione przeciw tobie winy. Jezus podaje dzisiaj przykład Ewangelii, w Ewangelii mówiący o tym, jak król wybacza swojemu słudze dług, który przeciw niemu zaciągnął, ale ten sługa, któremu darowany dług, nie potrafi swojemu współsłudze darować winy i dlatego zostaje wtrącony do więzienia. To 77 razy ta gotowość codziennego przebaczenia zawsze i wszędzie drugiemu człowiekowi, to również gotowość, o którą modlimy się w modlitwie pańskiej. Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Czyli zobaczcie, kochani, że tak naprawdę wszystko tylko od nas zależy. Jak my przebaczamy, tak Bóg i nam przebacza. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego wtorku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.